Pustułka to gatunek średniej wielkości sokoła, który występuje również w Pruszkowie. W ostatnich dniach odbyła się kolejna edycja obrączkowania piskląt tych ptaków, zapoczątkowana w 2008 roku. Akcja prowadzona jest ze względu na drastyczny spadek populacji pustułek. Pustułki w tej chwili już nie są tak bardzo zagrożone jak kiedyś. Kiedyś były zagrożone przede wszystkim, jeżeli te, które gniazdowały w budynkach, no to modernizacja budynków powodowała to, że te nisze, w których gniazdowały, były niszczone. Część populacji jest też populacją, która gniazduje na terenach otwartych, w gniazdach ptaków krukowatych. Tam jest różnie, no. Często są te drzewa wycinane, różne śródpolne zadrzewienia są wycinane i te ptaki też mają z tego powodu duży problem. Jeżeli też nieużytkowane są pola czy łąki, zarastają, te ptaki też nie mogą znaleźć jak gdyby pokarmu. To też jest duży problem, bo baza pokarmowa jest bardzo istotna. Tutaj pustułki żywią się głównie nornikami, więc potrzebują pól, łąk, gdzie te norniki po prostu są, żeby mogły je łowić dla swoich pistąt. Tutejsze pustułki wspiera Towarzystwo Przyrodnicze Bocian we współpracy z Pruszkowską Spółdzielnią Mieszkaniową, która zezwala na wieszanie budek lęgowych na wysokich budynkach. Do tej pory udało się zaobrączkować około 340 ptaków. Co ciekawe, tylko w tym roku liczba znaczonych piskląt wyniesie około 60. Dzięki takim akcjom udało się zapobiec ich wyginięciu. Warto jednak pamiętać, że pustułka w dalszym ciągu jest gatunkiem chronionym.